Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich telewidzów telewizji lokalnej w kościele pod wezwaniem świętej Urszuli Leduchowskiej w Złotej. Jak każdego 24 dnia miesiąca, tak i w tym miesiącu 24 sierpnia, czyli w sobotę o godzinie 18, zapraszam wszystkich do naszego pięknego kościoła na kolejne nabożeństwo do świętej Rity. Święta Rita opiekuje się całą wspólnotą parafialną. Przybywają do niej pielgrzymi nie tylko z parafii, ale z różnych zakątków Polski, a nawet i świata. Przybywamy do świętej Rity i w sercu przynosimy różne intencje i prośby. Przychodzimy i prosimy o łaskę zdrowia dla siebie, dla naszych bliskich, o łaskę wyjścia z nałogu, o łaskę powrotu miłości w małżeństwach, w rodzinach, sąsiedzkiej miłości. Przybywamy i nasze serce przeniknięte jest miłością do Boga i do drugiego człowieka. W ostatnim czasie, 8 sierpnia, do naszej parafii przybyła pielgrzymka z diecezji rzeszowskiej. Wielu pielgrzymów modliło się przy relikwiach świętej Rity. Wielu pielgrzymów napisało prośby do świętej Rity, które właśnie zostaną odczytane 24 sierpnia w sobotę o godzinie 18. Kilka dni temu miałem telefon. Niedaleko Gdańska dzwoni rodzina i prosi o to, abym pomodlił się w intencji ich dziecka. Dziecko jest bardzo chore. Lekarze powiedzieli, że tylko Pan Bóg może pomóc. Oni, jak twierdzą, modlą się przez stawiennictwo świętej Rity i od kilku już miesięcy łączą się w modlitwie z nami, kiedy odbywa się w parafii Złota, w kościele w Złotej nabożeństwo do świętej Rity 24 każdego dnia miesiąca. Jak mówią, proszę księdza, po tym nabożeństwie możemy wejść na stronę internetową, w media społecznościowe i telewizji lokalnej, obejrzeć całe nabożeństwo. Przeżywamy to tak, jakbyśmy tam uczestniczyli. I mówią, proszę księdza, dziękujemy księdzu za to, że te nabożeństwa są transmitowane, że wiele osób, mimo że mają daleko, nie mają możliwości przyjazdu w tym dniu, to jednak duchowo łączą się na modlitwie, bo widzimy, że ta modlitwa pomaga i prosimy księdza, aby pomodlił się za nasze dziecko. Drodzy telewidzowie telewizji lokalnej, bardzo serdecznie wszystkich zapraszam do naszego kościoła w Złotej. Tu przebywa święta Rita. Tu nas oczekuje 24 sierpnia o godzinie 18. Będzie to sobota. Niektórzy mają dzień wolny od pracy, dlatego tym bardziej wszystkich serdecznie zapraszam. Przybądźmy do świętej Rity. Otwórzmy swoje serce na Bożą miłość. Przyjmijmy Chrystusa do swojego życia. Święta Rito, módl się za nami. Módl się za wszystkimi pielgrzymami, którzy do Ciebie przybywają. Wypraszaj dla nich wszelkie potrzebne łaski. Jeszcze raz z całego serca wszystkich zapraszam. W najbliższą sobotę, 24 sierpnia o godzinie 18 do kościoła w Złotej na kolejne nabożeństwo do świętej Rity. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pana dla